wszystkich moich hadów i kanibty, jakże strasznie, że Penumbra w przebudzenie jest facet. Dzisiaj zapraszam was na porządną przygodę i zajebisty dreszczyk emocji. Może wijać z tym kocem. Oczywiście świata podgaszane, ale zapraszam do zapoznania się z historią. Odgrywając swoją rolę w tej alegorii, nie popełnię takiego błędu jak mój ojciec. Howard zniknął z życia mojej mamy, zanim pojawiłem się na świecie, więc gdy parę dni po jej pogrzebie odebrałem jego list, były to pierwsze wieści, jakie od niego otrzymałem. Szkoda, że ojciec nie żył. Pisaniec z zagrobu widocznie weszło w krew członkom mojej rodziny. W liście znalazłem klucz, wskazówki i prośbę o wybaczenie. Martwi nie mają pożytku z rozgrzeszenia, więc zająłem się jego przewidywanym odejściem, którego z nieznanych przyczyn oczekiwał. Mój ojciec żywił wyraźną niechęć do udzielania wyjaśnień i wolał zostawić wskazówki w banku w Mayfair, o którym nigdy nie słyszałem. W banku tym znajdowała się skrytka depozytowana jego nazwisko, którą miałem otworzyć. Oczywiście udałem się tam, tak jak się po mnie spodziewał. Odkryłem, że ojciec został prawnie uznany za zmarłego ponad 30 lat temu, pomimo przeciwnych dowodów. Tak więc stara księga i zbiór notatek, które znalazłem, w świetle prawa przez cały czas należały do mnie. Mój ojciec nakazał bez dalszych pytań spalić dokumenty. Lecz był to błąd. Niełatwo jest poskromić ciekawość, która wzięła górę nad moim rozsądkiem. Uniwersytet, na którym pracowałem, znany był dzięki wydziałom fizyki i lingwistyki. Wykładałem na fizyce. Osoba z lingwistyki nie była w stanie pomóc mi z moim ostatnim znaleziskiem. Książka była nie do odcyfrowania. Jednakże notatki wskazywały miejsce gdzieś na niezamieszkałych terenach Grenlandii Północnej. Prawie rok zajęła mi rezerwacja ostatniego lotu w moim życiu. Gdy po starcie z Heathrow obserwowałem, jak niknie cywilizacja, zdałem sobie sprawę, że mój ojciec zaginął prawie 3 dekady temu. Zastanawiałem się nad tym, co ja zostawiam za sobą. Wylądowaliśmy na szerokim na parę metrów pasie lodu. W ciągu paru minut wyruszyłem wyczarterowaną łodzią w 12-godzinną podróż, która miała zaprowadzić mnie w moją przeszłość. No, to już żeśmy się dowiedzieli, że akcja zaczyna się na Grenlandii Północnej, tak więc będzie się działo na pewno. No, nareszcie, niedługo wchodzimy do portu. Lepiej pójdę chować swoje rzeczy. Jestem wprawdzie dość daleki od domu, ale może zdążę coś zabrać. Bla, 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 mogę też oglądać rzeczy dokładnie, bla, bla, bla. O, dobra. Wrócimy, oczywiście wódeczka, Jack Daniels. Whisky, pusta. Kurde, balans. To mi się podobało. No dobra, zeszycik, co my tu mamy? Dobry naukowiec zawsze ma pod ręką papier, długopis, tak na wszelki wypadek. No to bierzemy to. Notatnik, ciekawe informacje, lele, dobra. Wiem, latarkę, szukadzie, biurka, tuż koło łóżka. Mówią, otworzysz, ciskam, lele. Dobra. Co to jest za puszka? Coś nam nie przyda raczej. Torba. Też nam się przyda. W łóżku nic, o, jak... o, nawet goła baba. Rozkodówka z Playboya. Wiedziałem. Wiedziałem. Dobry facet. Dobra, co my tu mamy? Latareczka. Aha, no dobra, gdzieś... Pałeczka świetlna, no dobra. No dobra, co tu mamy jeszcze? Oho, ślizg? Dawaj, no. Henry, tu piszę do ciebie ten krótki list, zanim podniesiesz żagle i znów zostawisz mnie samą. Zostawiłam ci coś, żebyś o mnie pamiętał. Jest w skrzyni. Jest w skrzyni, w nogach łóżka. Nie rozumiem, dlaczego macie na pokładzie tylko jedno łóżko. O, zajebiście, dwupiętrowe. Jeśli nadal będziesz brał z tego powodu wachty, nigdy porządnie nie wypoczniesz. Ale co żonka, żona rybaka może wiedzieć o życiu na morzu? Co wieczór będę się modlić, byście mieli dobry połóg i żebyś wrócił do mnie szybko. Proszę, nie znikaj mi na 5 tygodni, tak jak ostatnio. Wiem, że czasem marudzę, ale bardzo cię kocham. Wybrałem ci spodnie. O, zajebiście. Robocze, wiem, że... Wiem, że zaraz ubrudzisz się,
rybimi wnętrznościami, ale i tak będziesz mi lepiej. Będzie mi lepiej, gdyż wiem, że zostały wyprane. Zanim zapomnę, dodam jeszcze, że Henriksonowie z wioski pytali mnie, czy przywieziecie dorsze. Ale powiedziałam im, że to już nie sezon. Jeśli zabierz jakiegoś, po prostu nic nie mów. Schowaj je w lodzie, a ja przyrządzę z nich coś pysznego. Kiedy wrócisz, w końcu kapitanowi statku należą się czasem jakiś specjalny względ. Uważaj na siebie, kochany. No spoko, strzała. List mi ostrzeżony rybaka. No dobra. Znowu woda. Kurwa, pewnie pusta znowu. Czym? Pusta. Dobra, coś tu jeszcze, tutaj coś było, nie? Spadek. W nogach coś tam było napisane. Dobra, chyba nic. Kurwa, wiem, że o czymś zapomniałem, no ale dobra. Co to jest? No dobra. Śmierdzi rybackim kutrem. Kurwa. O, schowek. Co to jest? Płosta baterii. Czyli dobre. Dobra, co to jest? Kluczyk. No dawaj, otwieraj ten burdel. O, pałeczka. No dobra. No to spadamy stąd. Boże. Miał kolas, kurwa, co do mistrzu. Śladów nie zostawia, kurwa, widmo. Strasznie, co? Po co mi ten kamień? No dobra. Dobra, trzeba się przebiec trochę. O kurwa, co? Gdzieś wejście. Co jest? No to kamieniem. No dawaj. Jak na straszną grę, no to tak na razie spokojnie się zapowiada. A, o. O, dobre. Chodź, bram. Kurwa, nam zamarzniesz. O Jezu, kurwa, złom. Oto. Jakieś głosy. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Cześć, może wcale nie, co to za miejsce. No, troszkę się spierdolił, ale... Otwórz to gówno, facet, kurwa mać. Kamieniem trzeba pierdolnąć. Dalej. O. O! No.
Tego tak Wacek nie zrobisz. O, pałeczka. Na, stalowy kręcik. Spadowa. O, a co to jest? Flara. Patrzymy dalej. O, patrz, kolejna flara. Bajera. Po prostu drewniane drzwi, no to z buta. Kurde macie, ale jazda. Tu się latarkę? O, jest. Dobra, nie trzeba, a póki co. Czym? Przyczyna lewy drzwi. Tu by się przydało wydać. Pyk. 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 No dobra, w miarę jakoś tam sobie układać. Kurwa. Spokójcie się. Co to jest? Za budynko? A nie, tego nie weźmie. Tego też. Lara. A co to jest? Talerzyk? O. Źle to robisz. Pusta? Kurwa mać. Jakiś gnat by się przydał, nie? O, o, o. Goni rękami nie bardzo. Aha, no dobra. To później tam zajdziemy. Kurwa mać. Chcesz się blokować? Tak, no dobra, to idziemy pierw tam się zająć. Tutaj. Myślę, że prętem chyba damy radę, co nie? Pod trójeczką go mam. Muszę się skupić, kurwa, to jak przy sraniu. No, to młotkiem go. O, tak to się bije? Ale zajebiście. Kurwa, otwieraj. O! To było dobre. Dobra, schowaj. O kurwa. Chłopak wariuje. No i co? Jak to gówno przesunąć? Metalowa półka, kurwa, no nie przesunąć. A to co to jest? O, to dobrze. Tego tak nie rozwalił, kurwa mać. Pręcior. Kurwa mać. No nic, dobra, spadamy tamte drzwi. Dobra, to musi coś blokować, tak? Się lepiej nie skupię. Tutaj. O, kamienie. Kurwa, macie, nie przesunąć. O ja pierdolę, no łeb leci. A, kurwa, o, dobre. Dobra, dawaj flarę. Co się portasz? O. O kurwa. Z tym korytarzem, proszę, z kurwa. No dobra, to stamtąd, aha, o, dobra. Kurwa mać, co jest? Co straszysz? A? Co ty masz tutaj? Co tutaj? Tak. No jakaś dziura jest. Nam dużo nie pomagasz. Aha, no dobra. Już wiemy co blokowało. Kurwa mać! Co to za stwór?
beczek, sam go nie otworzę. Beczka mi się raczej też nie przyda. Kurwa, macie, sam go nie otworzę. No to prętem. Chociaż raz się pręciku przydać do czegoś. Nie, to nie tak, no to nie. Otwieraj ten burdel. Kurwa, ręcznie go nie otworzymy. No to jak go otworzymy? To coś nam da. O Jezus, ale wymyślił teraz. O kurwa. O! Ci kurwa, dobry numer. Będziemy z tym koksem. Chodź, beczko. No nie. Aha. Nie, bo tak bym powiedziałem. Strzegły. Dwa solidne metalowe władzenie się w odległej. Się w odległej praktycznej głuszy. Przysypane warstwą śniegu. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale poczułem coś, czego nie czułem od dzieciństwa. Zbyt wiele się nad tym wcześniej nie zastanawiałem, ale zdałem kurwa sobie sprawę, że nasze społeczeństwo to sieć niebezpieczeństw. Służby pogotowia na drugim końcu linii telefonicznej. Zasady BHP, miejscu pracy, przyjaciele, rodzina, kochankowie, wszystko to na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Elementy pieczołowicie opracowanej struktury pozwalające im na odczuwanie tylko najbardziej przyziemnych emocji. Ponownie poczułem się tak jak w szkole, otoczony zacieśniającym się kręgiem starszych dzieciaków. Nie wiedząc, że ci, którzy mogliby mi pomóc, przyjaciele, rodzice, nauczyciele, byli zbyt przestraszeni lub za daleko. Kurwa, wypowiada się bardzo ciekawe. Oczywiście zrobiłem notatkę, tak na wszelki wypadek, kurwa, oczywiście. Co się zajebało? Zacięły się, no i pięknie. Kurwa. Przybywa bohaterstwo. Nie wiadomo, co tutaj przebywa. Bohaterstwo sprawdza się w hollywoodzkich filmach i bajkach. Nie będę ryzykował, jeśli stanę przeciwko wroga. Kurwa. Jeśli ktoś lub coś mnie usłyszy, najlepiej będzie nie wychylać się, zostać pod zasięgiem wzroku, póki nie dowiem się, czy jestem bezpieczny. Pocałem ścięty lewy CRTL, a będę mógł ukryć się w cieniu. Przekonam się o tym, gdy obraz przybierze niebieski odcień. Aha, dodatkowo prawie nie będzie mnie słychać, no chyba, że ktoś lubi coś lub ktoś podejdzie bardzo blisko. Muszę pamiętać, aby pozbyć się wszelkich źródeł światła. O, dobra, kurwa, masz. No dobra, czyli tak powiedzmy, jestem ukryty, no. O Jezus, dobry rzeźnik. No dobra. Krew? Nie, spirol jakiś. No dobra. To mi nie pomoże. Kurwa, masz. Jest to trochę paliwa? To ognia nie mamy. No dobra, to tak, w drugą stronę. O, system. Materiały wybuchowe. Biuro. Wejście. Czy my jesteśmy tutaj? Czyli my... O, fajnie, mapa. Idziemy do magazynu pierw. No dobra. Kurwa, śmieciarki przechodzą. No. Warsztat, kurwa? Miał być magazyn. A tu co jest? Warsztat, biuro. Co ty pierdolisz? Warsztat. Biuro. A tutaj warsztat i też biuro. Dobra, kurwa. Chujowa ta mapa była, kurwa. Co? Magazyn, o. To lecę w prawo. Mam nadzieję, że się kurwa nie osram jeszcze dzisiaj. Biuro? Nie. O. Magazyn. W magazynie zawsze jakieś dobroci, to powolutku będziemy sobie stuptutać. Kamyczki? Aha! Dobra, mamy, kurde! Obrońca już jednak... Kurwa, co to było?
Dobra, chyba czysto. Posiedź sobie tu kameczku. Magazyn. Kurwa, kameczka nie wziąłem, ale to chuj. A dobra. Co to kurwa? Deski na pewno też są stare, co to jest kurwa? A, stare puszki. Spierdalek, nie, o co to jest? Aha. Aha, dobra, pusta zapalniczka. Tam też nie pomoże. A co to jest? Bukty. Zwój drutu. A to co to jest? A, gwoździe zardzewia. A! Dobra. Kurwa. Lecimy tutaj. No co, znowu? O, może ktoś tam jest? Kurwa, otwórz tu. Ja ci zaraz pomogę, kurwa mać, otwieraj to. Dobra, tego tak nie zrobimy, no to teraz tu. A? Dobra, chyba czysto. Dzień dobry. Bacek z tej strony. O kurwa, kamienie. No dobra, lecimy z tym koksem dalej. Dobra, też czysto. Mąka. O co to mamy? Baterie i... środki przeciwbólowe, a co to jest za lampion? Artef? O kurwa. Co się stało? Nie wiem, czy to był dobry pomysł? Chyba ja. Wino mamy. No dobra, lecimy z tym koksem dalej. Kurwa, no dobra. Trzeba się czy lepiej trzymać na baczności. No, otwórz to głupku. Dobra, kurwa. Dobra, też zamknięty. Czas się zbadać. Dobra, wszystko, kurwa, jeszcze ta muzyka. To powolutku możemy iść. Kurwa mać, no aż mi ciary przychodzą. Kurwa, co to? Kurwa mać, no. Przestraszone serce wali mnie jak oszalałe. Jeżeli coś podejdzie bliżej niż pet, to mojej kryjówki lepiej przestanę się na to gapić. Wszystko, co znajdzie w zasięgu wzroku, może wypędzić mnie panika, a gdy się tak stanie, będzie po mnie. Kurwa mać, no. Czym powolutku, powolutku. O, jak mu zajebi z kamienia. Łatwo palne. Polecimy z tym koksem dalej. Powolutku, powolutku i do celu. Kurwa, o ty chuju. Jakiś pies, kurwa? Czego słyszę? Gdzieś tu idzie. Dalamy stąd, kurwa. Będzie tylko jeden jest, bo kurwa. O, znowu butelka. Gdzie teraz biura? Nie będę, że byłem w magazynie. Kurwa, macie. Spadamy.
O, ślad. Co to za papirus? A? Co to jest? Backstream? O. A, dawaj, wujek, co to tu masz? Nic. A, to jest wujas. Kurwa, macie, oczywiście nic nie widać. Dobra, co to jest? Raport z 45. Dobra. Co? Bunkier dowództwa. Wyjmy pas startowy ZOO. Co, jakiś bunkier był chyba wojskowy, otrzymano. Regularne dostawy zapasów, przećwiczono standardowe procedury awaryjne, ukończono standardowe czynności porządkowe na pasie startowym. Nakazałem odkąd powtarzać je dwa razy w tygodniu z uwagi na nasilące, na nasilone opady śniegu. Jest jeden, jeden ran. Jeden zraniony palec nie powinien stanowić powodu do niepokoju. Niemcy bynajmniej nie przesunęli linii frontu o 4000 mil. Dwóch spośród moich ludzi zostało przyłapanych na produkowaniu wisienek. W naszym, jak spirol, kurwa, pamiętam, butelki. W naszym warsztacie, arsenale, jeden z nich stracił przy tym kilka palców. Co, kurwa? Ponoszę za to częściową odpowiedzialność, ponieważ to ja udostępniłem im podręcznik, który trzymali się w magazynie. Kurwa, widziałem taki podręcznik, a byłem w magazynie. Chuj. Jestem również pewien, że to tam znaleźliśmy składniki. W ramach... No, to te buteleczki. W ramach prewencji zamknąłem rzeczony podręcznik w skrzyni w moim biurze. A klucz do niej noszę stale przy sobie. No, zajebiście. Nie muszę chyba mówić, że wobec obu mężczyzn zostały wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne. A rannego wysłano do domu. Przyznam, że trudno byłoby mi wymyślić lepszą karę niż kazać mu to pozostawić. Jednak decyzja nie należała do mnie. Ta baza leży tak daleko od świata, iż czasami myślę, że wojna mogłaby się skończyć, a my i tak byśmy o tym nie słyszeli. Zamówienie odnosi dostawki nami do użycia w pracach kopaliskowych. O kurde, to musiała być jeszcze. Kopalnia. 7 magnetów nie są konieczne, jednak procedura mówi, że powinniśmy dysponować pełnym kompletem. Jeden czekam do lodu, do usuwania tego chlorowanego lodu z włazu zewnętrznego. Jedna para okularów do czytania, kategoria 7C albo minus C. Zamówienie dla mnie. Moje własne są w dość kiepskim stanie, przydałyby się nowe. Prace rekonstrukcyjne w kopalni postępują. Udało nam się zamocować umocnienie na wypadek potencjalnego ataku bombowego. A prace wykopaliskowe w zasypanych obszarach wciąż idą dobrze. Niewątpliwą ciekawostką jest swoiste archeologiczne znalezisko. Dziwaczny artefakt zakopany w ziemi, odkryty przez jeden zespół. Wieczorem po zakończeniu służby przyjrzę mu się bliżej. Wydaje się być wytworzony ręcznie. Zatem w środku może mieć jakieś funkcjonalne części. Na początku zdajmy część przypominającą wieko i zobaczę, czy uda mi się ustalić źródło nieustannie emanującego z niego światła. Starszy podoficer M. Major. O, to kurwa, będzie zabawa. O kurwa, nie. Uff. O, klucz, to zjeb. Zostawił mu tu. O Jezu, znowu czytanie. Level Kopenhagen, potrebne. Kurwa, jeszcze ta muzyka. Badacze z Uniwersytetu w Kopenhadze wyznali tezę, że to naturalne substancje psychoaktywne zawarte w skale mogą być przyczyną wysokiej liczby samobójstw wśród pracowników grenlandzkiej kopalni. Uniwersytet z uwagi na prowadzone przezeń badania nad zamkniętymi społecznościami po raz pierwszy zainteresowały się sytuacją górników w północno-zachodniej kopalni ołowiu w 1929 roku. Badania wykazały, że nawet biorąc pod uwagę wysoką liczbę samobójstw, właściwą dla Grenlandii miejscowe dane z ostatnich 100 lat okazały się nienaturalne. Nienaturalnie wysokie, dochodząc do 46 samobójstw na 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa wynosi zaledwie 29. A kurwa. Się chłopaki szarpnęli. Podczas dalszych badań specjaliści rozpoznali u wielu górników objawy charakterystyczne dla wczesnych stadiów schizofrenii paranoidalnej. To pozwoliło wysunąć hipotezę, iż w skałach mogą znajdować się naturalne pokłady kwasu lizergowego OPH4, mającego właściwości halucynogenne. Tu prawie jak marihuana.
Niewielu mieszkańców zgodziło się odpowiedzieć na pytanie, jednak nieliczni, którzy to uczynili, mieli dla tych wydarzeń własne wytłumaczenie. Według nich w górach żyją duchy inwitów, nazywane przez nich Tumgaj, to fałczy, chuje. Uniwersytet oczekuje na wyniki testów chemicznych, badania trwają. No spoko. No niech trwają sobie nadal. No dobra. Żebyśmy się dowiedzieli co nieco. Kurwa. Krzesło. Spierdalaj. No jeszcze tutaj. Jeszcze puste. No dobra, znowu ten artefakt. Co to jest? Zdjęcie brytyjskiego plutonu, bla 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 bla, dobra. No. Kolejna faza. Człowiek, stary człowiek przyciska do siebie coś niewidocznego. Wygląda obco, ale jest obcy. Nigdy go nie widziałem, a jednak wiem, że ten człowiek to Howard. Nazywam go ojcem. O kurwa. Dobre są to. Było inaczej. Ale jednak tak samo. Jakbym miał więcej kontroli, ale nad czym? Nie wiem, kurwa, fazy. Przyjebałeś. Co tu jest? Nie ma nic. Spoduwa. O, baterie. Kurwa, krzesełko, spierdalaj stąd. No dobra, jeszcze to. Co jest? Nie ma nic. No dobra, to nic. W ogóle ta latarka się do czegoś przydaje w końcu, bo ja nie wiem. O, maszyna też mam. Krzesełko. Ile razy ci mówiłem? Dobra, czysto. O, co to jest? Suszone mięso, o, na bogato. Co to w ogóle, co butelka? Czynnika Batsu może się przydać, wiadomo. Z odpowiednim zapaszkiem. Kurde. A dobra. Co my tu jeszcze mamy? To są jakieś papierusy, to nam się nie przyda. Flara. Kurwa, zamknięte. A, o, klucz. No, dawaj go. Co pewnie płynął? O, na materiał wybuchowy. Ja tak, księga materiał wybuchowy. Bla, 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 bla. Ląd typu Black ma. Ląd Black ma co jeden z najstarszych i najprostszych zapalników używanych we współczesnej pirotechnice. Łatwy do wyprodukowania, jako że zasadniczo składa się tylko ze sznurka i prochu strzelniczego. Uwaga, potrzebne substancje chemiczne zostawiają ślady na ubraniach. Należy zatem zachowywać ostrożność. Potrzebne materiały, sznurek. Kurwa, tu mieliśmy drut. Czoch. Czarny prostrzeniczy i bugs. O, mam backstreet. Sznurek należy pokryć. O, kurwa, dobra. Dynamit. No dobra, to już mniejsza o to. Dobra, tam kurwa. Później będziemy czytać, jak się nam przyda. No, co my tu mamy? O, co to jest? Środki przeciwbólowe? No, może być. Czy kurwa, nafazował facet. O, oczywiście nic, kurwa. O, suszone mięso? A jak pewnie. Dobra. To wszystko, żeśmy już wyszperali w tym pokoju. Dobra, moi kochani. No to w takim razie na tym już kończymy nasz pierwszy odcinek. Życzę spokojnej nocy. Mam nadzieję, że wy też to oglądacie. Po 22. Zapraszam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej.